Witam serdecznie fanów Blendera. Dziś kontynuował będę temat związany z projektowaniem odzieży w Blenderze. Ostatnio nagrałem poradnik o modelowaniu kapelusza, ale chciałem coś teraz dodać. Otóż w projektowaniu odzieży użyteczny będzie oprócz Blendera zewnętrzny program Make Human, o którym wcześniej nagrałem obszerny poradnik zatytułowany Modelowanie postaci Make Human. Film poradnikowy dostępny jest na moim kanale. Zapraszam do jego obejrzenia. A wtedy naocznie przekonacie się, że Make Human pozwoli zbudować humanoidalną siatkę 3D z uwzględnieniem wagi i wymiarów dowolnej postaci, męskiej, żeńskiej lub dziecięcej. Potem gotowy projekt, siatkę 3D z postacią, możecie zaimportować do Blendera jako format OBJ i wykorzystać model postaci do wykreowania odzieży w trybie retopologii. Posługując się Blenderem, utworzycie nową siatkę z odzieżą, przystającą do postaci humanoidalnej, w określonej skali i proporcjach tej postaci. Zapytacie, jak modelować z pomocą retopologii. O tym już mówi mój kolejny poradnik, zatytułowany Blender 2.80 Beta Retopologia Postaci Shrink Wrap Poly Builit. Proszę się z nim także zapoznać. Film jest dostępny na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was, oczywiście metodą retopologii, maskę pandemiczną. Wykorzystując topologię głowy postaci wygenerowaną w Make Human, a zaimportowaną do Blendera. Siatkę maski pandemicznej podzieliłem przy pomocy szwów na segmenty i zmapowałem na płaszczyźnie UV. Mapę UV zapisałem do pliku wektorowego SVG, który mogę wyedytować w darmowej aplikacji Inkscape 1.0.1 Portable. Inkscape to aplikacja podobna do GIMPa, lecz operująca na grafice wektorowej. GIMP pracuje z grafiką rastrową. Aby skorzystać z Inkscape, wystarczy pobrać archiwum ZIP, rozpakować je, wejść do folderu Inkscape, potem do folderu BIN, uruchomić plik Inkscape, ten z ikoną i korzystać do woli. To w Inkscape teraz nadam właściwą skalę szablonom, wykorzystując proporcje głowy z Make Human. Format pikselowy szablonów zamienię na format metryczny i uzyskam w ten sposób realną, rzeczywistą skalę pojedynczego szablonu. Popatrzcie, jak łatwo i do tego za darmo szablony można przygotować. Dodatkowy poradnik nagrałem, bo na pewno są takie osoby, które
nie miały nigdy do czynienia z plikami grafiki wektorowej i nie wiedziały, że darmowa aplikacja Inkscape istnieje i poradzi sobie z formatem SVG lepiej niż aplikacja w przeglądarce, w której nie zapiszesz projektu bez wniesienia opłaty abonamentowej. Dziękuję za uwagę.